Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanowie w maju 2009 roku rozpoczął realizację projektu konkursowego pod tytułem Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bratianie. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół imienia Rodu Działyńskich w Bratianie. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 7 – Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest twórcze zagospodarowanie wolnego czasu młodych ludzi w wieku od 15 do 25 roku życia poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym służącym do integracji społecznej i aktywizacji zawodowej młodzieży. Stanowi to nową formę spędzania wolnego czasu przez młodzież z terenu gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Uczestnicy klubu uczestniczą obowiązkowo w warsztatach socjoterapeutycznych. Obowiązkowe dla wszystkich są również warsztaty edukacyjne z doradcą zawodowym.